W dzisiejszym odcinku zajmiemy się robieniem achievementu KAN! Czyli musimy stworzyć Mongol Empire przed erą absolutyzmu, no ale my to zrobimy znacznie wcześniej. Wcześniej wpadnijcie też na Nebę, sporo promocji, link jak zwykle w opisie, polecam. Witam imperialistów, tutaj Lukas! Wiem, dawno nie było Oiratu, kraju, którego nie wiem czemu, ale wszyscy słyszą, że ja tutaj wstawiam J w wymowie, no ale trudno, będzie was ucho dzisiaj bolało. Dzisiaj zrobimy sobie osiągnięcie, tak jak powiedziałem, i postaramy się to zrobić jak najszybciej. Czyli będę grał na maksymalną ekspansję i będzie to bardzo, bardzo bolało moją psychikę, więc szykujcie się na to, że w dzisiejszym odcinku możliwe, że się załamę. To, co was może zdziwić, to to, że początkowo stajemy się trybutariuszem Mingu. A to dlatego, że nasz władca co prawda jest całkiem niezły, ale ma duży minus. Jest stary i zaraz przejdzie na emeryturę wieczną. A tak się sprawy mają, że pewne bonusy, które dostajemy z misji Oriatu, są na życie władcy, więc chcemy je wykonać dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli na tronie jakiegoś młodego Hana. Więc kliknijmy jeszcze parę decyzji, oczywiście na tolerancję, zajmijmy się naszymi stanami, bo mamy akurat ich tak dużo, że aż nie wiadomo, co będziemy robili tutaj. Chcemy więcej manpowera, nigdy go za dużo, tolerancję większą, no i oczywiście zadowolenie. Sprzedajemy ziemię, jakąś misję tam wykonujemy, wszystko jedno jaką. Oraz odbieramy ziemię? Nie. Potem będziemy pozyskiwali z podbojów. I moim pierwszym celem będą albo Czagatajowie, albo Uzbek, jeden z tych krajów, no chyba, że zawiążą sojusz. Dlatego też na razie rywali nie bierzemy, poczekamy do 30. To, co na bank możemy już zrobić od samego początku, to zrekrutować tanią, najemną kompanię. No i przydałoby nam się też paru doradców, weźmy militarnego, dyscyplinkę, spy network bardzo jest dla nas wskazane, oraz redukcja inflacji też nam się przyda. Co prawda nasza ekonomia, no na to nam w teorii nie pozwoli, ale my i tak będziemy jechali non-toper na pożyczkach i na pożyczkach. Super, mamy okazję, Czagatajowie nie wzięli sojuszu z Uzbekiem, to jest akurat rzadkość, dlatego lecimy od razu w wojnę o stolicę, która jest Urumki, jak Urukhai. Totalnie o tym zapomniałem, że mamy Mongolię jako nielojalnego wasala i okej, poprawiamy z nim relacje, a za kilka lat jeszcze sprawimy, że będzie bardziej lojalny. Bierzemy pieniążki oraz jak najwięcej prowincji od Jarkandu, bo pamiętajcie, tutaj jest kopalnia złota. Pierwsze koty za płoty i z tego co widzę, chyba Tymurowi zginął władca, bo wszyscy wasale są mega nielojalni, więc trzeba poczekać, aż spali armię i wybuchnie wojna domowa. A i oczywiście, pamiętamy, palimy wszystkie prowincje, no może oprócz tej ze złotem. Fajnie to, że jako Oirat mamy zmniejszone koszty korowania, co jeszcze dodatkowo wpływa nam na szybkość tego korowania, więc to naprawdę szybko zjadamy. No dobra, jednak zaatakowałem Tymura, nie czekałem. Uwielbiam zostawiać pułapki na boty w górskiej prowincji, gdzie dostają dużo minusów. Wielka Orda naprawdę nie umie się nauczyć. O, nawet Stack Wipe'a dostała. No i lecimy szybko na stolicę Tymura. Ją zdobywamy i kończymy wojnę. No i super, zbija akurat władca. Mamy obecnie 5-6-3, no i całkiem nieźle, trzeba to wykorzystać i zaatakować za chwilę Ming. Easy Wall Bridge. Tylko mały Carpet Siege. No i bierzemy taką ścieżkę zdrowia, żeby jak najwięcej potencjalnych wolnych krajów zaraz graniczyć. No i super, coś mi się w plikach pomieszało i niestety nie nagrało mi się z obrazem, ale ogólnie w skrócie wojnę z Tymurem skończyłem następująco. Zabrałem prowincję. Teraz jako, że zmarł mi władca i jest dość młody, wtoczę wojnę z Mingiem, a w zasadzie to poluję na ich cesarza, żeby go gdzieś złapać, ale ćwoka cały czas nie ma. I żeby nie było, że scam save jakiś poszedł czy cokolwiek, to zapis tego save'a będzie na Discordzie dla wspierających dostępny. No i mamy to, cesarz złapany i właśnie o ten bonus mi chodziło. Zobaczcie, siege ability i morale naszej armii do końca życia naszego Kana. A po upadku Beijingu dostajemy dość spory kawałek Mingu, a on traci mandat. W sensie punkty, bo mandat to w sumie nadal ma. Tak kończymy naszą pierwszą wojnę z Mingiem. Bierzemy jak najdłuższą granicę tutaj ku południowi. Bardzo istotne jest, żeby odciąć go od Indochin, bo to te kraje najczęściej go będą za chwilę atakowały i potem też go od hord odetniemy. Oczywiście pieniążki też do nas trafiają. Jest to wystarczające, żebyśmy wprowadzili wreszcie feudalizm u nas, co pozwala nam brać technologię. Tak, jeden raz będziemy mogli, ale więcej nie pójdziemy, bo pierwsze idee, które będziemy brali, to będą to dyplomatyczne. I tutaj też nie ma co się za bardzo zastanawiać. Dosłownie wszystko palimy, co się da. Fortece też za chwilę będziemy kasowali. Pierwsza reforma rządowa, oczywiście więcej manpowera. Atakujemy Saraj
Young tylko po to i wyłącznie, żeby zresetować nasze relacje z Mingiem. I zobaczcie, tylko 22 dni odblegania. Mega szybko to leci. No, w wojnie dosłownie nic nie bierzemy. Dopiero ta druga wojna, a w zasadzie trzecia, którą będziemy z Mingiem toczyli, będzie dłuższą wojną, bo będziemy chcieli doprowadzić do odpalenia się Nomadic Frontier. Poczytamy też integrację Mongolii. Co prawda mogłem to już zacząć robić kilka lat wcześniej, ale zapomniałem jak zwykle o tym kraju. Nie wiem czemu, ale ten wasal jest chyba popsuty, bo on praktycznie nic nie robi, tylko ma bunty. Zaatakujmy Uzbek, mamy okazję, Great Orda tam jeszcze toczy inną wojnę, więc raczej nie powinna u nas brać udziału. Wojskiem najemnym będę szukał mojego przeciwnika, a wojskiem normalnym lecimy robić Carpet Siege po zdobyciu stolicy. Wziąłem też technologię militarną do przodu i muszę się zastanowić, gdzie ja chcę wprowadzić instytucje, bo przecież nie w stolicy. Buntami za bardzo się nie przejmujemy w Chinach, one i tak zaraz zajdą na terytorium Mingu i tam Ming będzie je czyścił. No, całą północ biorę od Uzbeku, to mi da dostęp już też do Kazaniu, chociaż nie jestem pewien, czy go będę od razu atakował. Pierwszą ideę, którą biorę, to dyplomatyczne. Tutaj już trochę punktów zmarnowałem, albo się zgapiłem, jak to zwykle ja. Jeszcze zobaczmy, czy erę mogę odpalić. Nie. Ale dyplomatyczne są nam potrzebne, żeby mieć Provincial War Score Cost zmniejszone o 20% i móc więcej podbijać. Drugie do pary weźmiemy administracyjne, żeby taniej korować. Wreszcie też jest wojna Tymura ze swoimi marionetkami i chyba wszystkie się uwolniły z tego, co tak patrzę. Co jest mi na rękę, bo potrzebuję z tego regionu praktycznie wszystkiego. Jest też spora szansa, że za chwilę będę przenosił moją stolicę do Persji, więc tak czy siak cały region Chin będę dodawał do Trade Company. Atakujemy teraz Transoxiana. Wezwiemy jeszcze sojusznika do pomocy. Osobno zaatakujemy Sistan, Korostan, ale już nie Afganistan, bo tu pomarańczowe Badziewie też dołączyłoby do wojny. Chociaż w sumie miałem też okazję, żeby zaatakować Tymura, bo stracił wszystkie sojusze. I na razie moja gra to Carpet Siege Simulator, co jak wiecie bardzo uwielbiam. Biorę akurat tyle terytorium, żeby mieć teraz dostęp do Korostanu. Ej, nie jest tak źle. Najgorzej to i tak jest to teraz klikanie i pamiętanie, że po pierwsze, żeby nie przedobić do Kapa. W międzyczasie jeszcze dewuję Teheran za punkty administracyjne i militarne, bo dyplomatyczne są dla mnie zbyt cenne. Religijne poświęcenie. I tak samo zjadamy Transoxianę, praktycznie całą. Losujemy nowe pokolenie generałów. Akurat tak, żeby dostać kolejne 5%. Bo wszystko przypalam na moje zasoby ludzkie. I zostawiam tych, którzy mają jak najwięcej punktów w obleganiu. O, trochę tego nam się koruje. Ale jeszcze nie przekroczone. Czy też czas na kolejną wojnę z Mingiem, bo kończą nam się pieniądze. Szybko nawet. I co, zdobędziemy 3 prowincje naraz? Oby tak. Ej, miały być 3 naraz, a nie 2. Co to ma być? Na razie panika w Imperium rośnie. No i się wydarzyło. No i nawet na minusach łoimy Ming. Od czasu do czasu jakiś szturm hordą też na miejscu wpadnie. Buńciki. No ale mamy to i w zasadzie Ming odcinamy od większości krajów. Zarówno od hord na północy, jak i od tych badziewi na południu. I bierzemy od niego pieniążki. Dodatkowo przyjąłem też kilka fortec, żeby się już nie musieć znowu tym wszystkim bawić. Wprowadzam też wreszcie rozwinięcie dyplomatyczne, które w sumie i tak mi się za chwilę przyda. Wprowadzam też kolonializm. W Teheranie, który jeszcze nie jest moją stolicą, bo mi punktów brakuje. Mam bunty, więc nie mogę przenieść stolicy. Ale ja tutaj ją przeniosę. I znowu resetujemy trus z Mingiem. Stolica to Anding. Okej. Okay. Razem z Arayong zjadam, bo i tak potrzebujemy ich prowincji. O, dawno tych buntów nie miałem. I od razu jaki progres na stolicy. Naprawdę mnie zastanawia, gdzie ja mam prowincję z tą religią. Ale to akurat bardzo dobrze, że ją możemy mieć, bo da nam tolerancję innowierców, na czym nam bardzo zależy. Ta matma coś mi się nie zgadza. Dobra, mogę zapomnieć o tym, że mi się uda przenieść jakkolwiek stolicę. Nie chcę na to tracić czas, dlatego przenosimy tylko i wyłącznie handel do Persji. Dobra, moim następnym celem będzie Nogaj oraz Bashkira, żeby tutaj teraz te hordy zacząć się wbijać. Ach, ta przewaga technologiczna, to po prostu ich miażdżymy. Ty, ja tych prowincji nie potrzebuję, a zawsze byłem pewien, że ja wszystko stąd muszę mieć? A tu jednak nie, proszę państwa. To ja to olewam. Kolejne rozwinięcie rządowe to raczej wezmę Religious Unity. No, prawie nam daje to 100%, zawsze stabilność większa. No i bierzemy praktycznie całego Nogaja. Tak, tutaj jedną prowincję, żeby mieć przejście, a tak to wszystko inne, co potrzebuję. Paradoks specjalnie postawił tutaj tak ten napis. Naprawdę skrewiłem z tym, mogłem południe podbić, a północ olać. Serio, zawsze jakoś miałem w głowie, że muszę mieć wszystko tutaj podbite z Moskwą i tak dalej. Jak można taki mały kraj nazwać Mongol Empire? Ja tego nie ogarniam. Wie, że Great Orda to się chyba bierze w sojusze ze wszystkimi krajami, którymi tylko może. A właśnie, bo zapomniałem wam pokazać. Tutaj mamy drugą kopalnię złota, którą będę rozwijał. No i zjedliśmy Mongolię, co chyba będzie złą informacją.
informacją dla mnie. No ale tutaj akurat możemy wszystkie prowincje do state'u dodać, bo i tak już za nie zapłaciliśmy. Co mi daje możliwość założenia Hanatu? Jako pierwszy kraj na świecie zrobiliśmy siódmą militarną. Ale co z tego, i tak mnie nie stać na armaty. No i super, Ayam, zjadam tak wszystko, żeby od północy nikt mi ich nie podbił. A czy tutaj to zdobędzie Tymur, czy ktokolwiek inny, to wszystko mi jedno. Kolejna wojna z Migiem, to już raczej będzie formalność, tym bardziej, że Mig z tego co widzę ma duże problemy z buntami. Oby takie malutkie armie starczyło, mi się już nie chce cofać ich z Persji, a tam też zaraz wojnę wypowiemy dalszą. Tak szybko to padło? Nie, ten perk na obleganie jest mega. Jakim cudem to wojska chińskie się tak szybko poruszają? Dochodzi do prowincji, ja go jestem w stanie złapać w ogóle, what the fuck? No ale jak już złapę, to nie żyje, haha. Też nie ukrywam, mega męczą mnie te bunty. Nie lubię tego typu rozgrywek, gdzie muszę się spieszyć, chociaż sam sobie to narzuciłem, żeby to zrobić po prostu sobie jak najszybciej. Ale nie lubię tego typu rozgrywek. Wolę zazwyczaj hordami grać pod humanistyczne idee i ofensywne. To jest znacznie przyjemniejsze. Nie miałbym ani jednego buntu do tej pory. No i bierzemy dalsze prowincje. Chociaż nie ukrywam, że zostanie im jeszcze jedna forteca i stolica do zdobywania, więc nie będzie jakoś tak szybko. No ale za każdym razem będziemy coraz szybciej zdobywali jednak ten Ming. Teraz ta wojna zajęła mi 1,5 roku. Ale miło! Zresztą jestem ciekaw, ile będę miał developmentu, jak teraz spalę te wszystkie prowincje. O, przegiąłem? No lista buntów jest bardzo długa, plus 54 pozostałe prowincje. Pewnie każda jedna. I w sumie od razu po wojnie z Mingiem lecimy na wojnę z Uzbekiem, gdzie wołam mojego sojusznika i wołam... Nie mogę tak zrobić? Nie da się już tak? Nie! A kiedyś można było tak fajnie to eksploitować. Nie. No trudno. Uwielbiam to kolekcjonowanie eventów za przekroczenie overextensji. Najgorsze tutaj to są te wielkie, wielkie odległości pomiędzy wszystkim. Ja bym już chciał kończyć wojnę, ale nie mogę. No to zjadamy Uzbek. Niestety nie ominie nas jeszcze jedna wojna z nimi. Dlatego wszystko, co teraz robię, to robię na pauzie, bo oni gwarantują Czegatajowi. No ale jeszcze poczekałem, żeby mi wszystko wyszło z koalicji, bo jednak zbić się z całą koalicją to mi się nie chce. Oho! Dużo krajów tu jest. Ha. No to jazda! Więcej buntów, my god! Że nawet teraz to widzę, że popełniłem kilka błędów. Jednym z nich jest to, że w pierwszej wojnie z Czegatajami nie wziąłem na przykład Humiliate'a od nich, żeby móc wprowadzić w którymś momencie złotą erę. Totalnie o niej zapomniałem, naprawdę. Co jest mega dziwne, bo przecież zazwyczaj o niej pamiętam, nie? I kolejna sprawa, że jakoś tak podbijam za dużo. Jeżeli was interesuje, dlaczego podbijam Ming, mimo że jako tako potrzebuję tylko tych dwóch prowincji od niego, to tak nie do końca, bo ja potrzebuję być albo Ikanatem, Złotą Ordą, albo Yuanem. Więc muszę najpierw stworzyć Yuan, żeby móc stworzyć Mongol Empire. Żeby stworzyć Yuan, muszę podbić Ming. Ewentualnie przechwycić mandat i posiadać tam jakieś prowincje. Ale ja nie chcę mieć mandatu, bo z takimi minusami to jeszcze gorzej by się grało. W sumie to takimi. A co najgorsze, przestalibyśmy być hordą z mandatem. Lol, Ming wciąż ma czwartą technologię? A ja mam siódmą. Natif! Oprócz corocznej wojny z Bigiem, no musimy już zaatakować też Kuara Kunjulu, żeby zdobyć ostatnie prowincje. I niestety da mi to granicę z Osmanem, czyli będę musiał uważać na agresywną ekspansję, bo jak on wyjdzie do koalicji, to jest po mnie. Chyba, że złapiemy z nim sojusz. No, od Kuara Kunjulu chyba tylko tych prowincji potrzebuje, ale nie musimy całego Iraku podbijać. No i dobra, odcinamy Ming, dzielimy go już też na połówki, będzie łatwiej go podbijać w przyszłości w ten sposób. Jest też spora szansa, że dzięki temu coś się nam wypuści, a przez to, że nie wiem, czemu go tak wolno podbijam. Zazwyczaj w tym roku już go nie ma u mnie. Możliwe, że dlatego, że brałem za dużo pieniędzy od niego, czy coś w ten deseń. I mamy standardową rundkę buntów. Bo czemuż by nie? Czemu ja to robię w ten sposób? Po co ja się tak spinam? Znaczy powiem szczerze, że to jest dla mnie przygotowanie pod pewną serię, którą planuję już niedługo, bo się odzwyczaiłem od takich szybkich podbojów, ale widać, że zardzewiałem. Więcej buntów. No nie powiem, koalicja jest trochę przegięta. Coś tu nie pykło. Ale że Ming ma wreszcie jakiegoś sojusznika? Po tylu latach? No ktoś tu ewidentnie nie chce być nawrócony. No ale na szczęście nie muszę tego robić. To była chyba moja najkrwawsza wojna z Mingiem. W sumie już nawet piąta. A przed nami jeszcze szósta, chyba już ostatnia. Głupi ja, zapomniałem, że jeszcze w międzyczasie Ayam podbijam. Totalnie o tym kraju zapomniałem. Wojsko podzielone! W co pójdziemy? W obronę czy obleganie? Dlaczego nie w oba? Teraz dopiero do mnie doszło, że tutaj brakuje jakiegoś kraju, a w zasadzie to jest, tylko jest mega mały. Tu mi się chyba coś uwolniło.
No bez jaj, serio, jedna prowincja została. Cyk, trzecia kopalnia złota zdewowana. Nawet zaczynam zarabiać, ale coś mało. No i niestety teraz ta gorsza część, bo musimy, zresetować koalicję. Nie wiem, czy mam szansę. Oh shit, here we go again. W górach, na trzech minusach, ale i tak wygrana. What the fuck? Polska jest po mojej stronie? Kurka, na szczęście nie będę musiał jej podbić w tym podejściu, bo nie ma Unii z Litwą. Zająłem 5 chyba stolic, daje mi to już prawie możliwość kliknięcia White Peace'a, co jest akurat dobre, bo na tym mi zależy, tylko będę musiał chyba wygrać parę bitew. No i super, mamy White Peace'a. Chodzi o to, żeby ten okres był jak najkrótszy, żebyście mogli potem zaatakować jeszcze raz te kraje, które już potrzebujecie, zanim ponownie się zawiąże koalicja, ewentualnie atakować jakieś mniejsze koalicje. No ja mam Nogajów, Czagatajów do zaatakowania i tyle z tych koalicyjnych krajów, bo teraz tak, za chwilę mi zejdzie trus z Great Ordą, która ma niepodległość od Moskwy. No nic, atakujemy Moskwę, bo potrzebujemy dosłownie tej jednej prowincji. W międzyczasie spróbuję jeszcze złapać sojusze, bo na przykład udało mi się to teraz z Vijayanagarem. Gujarat jest raczej za słaby, żeby zapobiec powstawaniu kolejnej koalicji, ewentualnie mocno ją opóźnić. Łe, Rosjanie mnie biją. Dobra, mam trochę za duże wojska i mam trochę za małe i dobicie się w terenie leśnym to nie za dobry pomysł, no ale Moskwa zaraz nam padnie. No i może gdybym miał więcej kawalerii w tych moich armiach, to miałbym lepszą armię, no ale bądźmy szczerzy, niezbyt mnie nad... O, stać mnie. Ja zarabiam! Jak? O, proszę państwa, dobudowujemy kawalerię dla naszej armii. No ale wiecie, spalmy. No, Nowogród też spalimy. Potrzebujemy manpowera. Niestety te terytoria moskiewskie mega go dużo zjadają. No dobra, ścieżkę zdrowia robimy plus pieniądze. Macie tutaj satysfakcję, palimy Moskwę. No i teraz trzeba zająć się sprawą naszej ordy, plus zjemy całą resztę tych krajów. Zawsze mniej krajów w koalicji. Ej, bo Moskwa miała im gwarantować. Ja osłabiłem jej chyba aż tak bardzo, żeby przestała, nie? Musimy jeszcze tych badziewi się pozbyć. Na szczęście to oni się w nas wbijają. No i okej, niby tylko tyle potrzebuję. Resztę później podbijemy. No tak. Dosłownie wypowiadam wojnę za wojną, żeby mi te kraje, które potrzebuję podbić, nie weszły mi do koalicji. Więc mamy wojnę z Krymem, Nogajem, Czagatajami, Baluchistanem. Nie no, ale oczywiście Sirhind musiał mi się wpierniczyć w wojnę z Baluchistanem. No musiał. Jeszcze musiał mi wejść do koalicji. Chciałem zaatakować Osmana, ale głupek jest w koalicji przeciwko mnie. Ja tego nie rozumiem totalnie. Będziemy też kończyli sprawę Uzbeku, zanim mi wejdzie w jakąś koalicję. O! I po armii. No, zaczyna to wyglądać coraz ładniej. Zostało nam jeszcze tylko podbić hordy, Ming do końca, jedna wojna z Litwą i jedna wojna z Osmanem. Dobra, lecimy z ostatnią wojną koalicyjną, tym razem na Koreę. Czemu ostatnią? Bo następnym razem po prostu bezpośrednio atakuje Osmana, a bez niego i tak raczej żadna koalicja się nie zawiąże. No i zjadamy wreszcie Ming. Będą jeszcze jakieś pieniążki? Oj tak! Wjebiście, upadek Imperium załatwiony. Dużo później niż powinno to mieć miejsce, ale naprawdę nie wiem, co zrąbałem. Najprawdopodobniej brałem za dużo pieniędzy, a najlepsze jest to, że totalnie zapomniałem o tym, że miałem stworzyć Yuan po upadku Mingu. Czas zwrócić nasze spojrzenie ku hordom, wreszcie. O, nawet już kolonializm wprowadzam, super. No i atakujemy o Azov, raczej nie o Tribal Conquest, tym bardziej, że wzywam sojuszników do tej wojny. Dobra, jeszcze mniejsze staki osmańskie. Ej, mamy nawet, a nie, gorsze statystyki mamy, ups. Ja uwielbiam moich sojuszników. Biegają w kółko, od lewa do prawa. No tak, super, bardzo pomocni są. A, właśnie, mam jeszcze jakieś misje do zrobienia. Jak fajnie. I ogólnie ta misja jest dość fajna, bo można albo zamienić całą kulturę mongolską w mongolską, w zasadzie te odmiany tej kultury, albo dodajemy sobie 3 akceptowalne, co jest w sumie lepsze przy takiej większej grze. Reformujemy Yuan, dostajemy stabilność, punkciki i właśnie przerąbałem 100 punktów dyplomatycznych. I tak powiem szczerze, wydaję je na markantylizm. Nie mam totalnie na co innego. No głupi Osman przyszedł i odbija znowu prowincję. No co za typek jeden. Dorwijmy go, mamy dużą przewagę liczebną. Giiiń. Najgorsze jest to, że muszę uważać na te prowincje tutaj, bo część z nich żąda Polska. I czemu wszyscy sprzedają najemników Osmanowi? Nie wiem, czemu ich imperium jest niby lepsze od mojego. No przecież zobaczcie, my mamy konie, możemy być pod chmurką i tak dalej. Oni co, jakąś cywilizację wprowadzają złą, tylko ludzie są mniej zdrowi. Tak, ganiam. Teraz tu, nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Trzyma.
mam. Jak już za 3 miesiące rozpocznie się kolejna era, to odpalmy złotą naszą erę, bo w kolejnej i tak bym bardzo dużo podbijał. Osman, daj mnie te prowincje, nic więcej nie chcę. Nie zdobędziecie mi Konstantynopola, on jest mój cion. Dobra, rozbiliśmy ich, powiedzcie, że już mi dadzą te wszystkie prowincje, dobra. Wyjebiście, zajebiście, o, nawet trochę pieniędzy dostanę. Nie tak dużo strat mamy. I nawet się nie zastanawiam, od razu atakujemy Litwę. Tu po, co, Polska? No przecież nie mieli tego sojuszu. Kolejne idee, które biorę, to humanistyczne są must have, żebyśmy mieli bardziej stabilny kraj. I powiem wam szczerze, tutaj na 14 wlecą ofensywne. I w sumie nawet się nie zastanawiam, atakujemy Sint jednak. Zapomniałem, że potrzebuję od nich jednej prowincji. I równocześnie najeżdżamy Litwę. Od kiedy statki blokują czarną flagę? LOL, teraz zobaczyłem, że Litwa wygrała wojnę z Moskwą i podbiła jej trochę duży terytorium. No i wreszcie mamy wszystkie prowincje. Masakra totalna. Po pierwsze, musimy stworzyć wielki yuan. I tak jak mówię, bierzemy ambicje i tradycje, bo one są naprawdę przekoksane. Zobacz, dodatkowy manpower, dodatkowa kawaleria i zwiększany gathering. Core creation cost na poziomie Osmana, minus 25%. Moralki, technologia 10%. Jest to mega dużo. Shock damage, plus 10%. Bardzo mocne. Administracyjna efektywność, 5%. Oraz good production modifier, plus 10%. Bardzo mocne idee. No niestety minus jest taki, ej... No i najlepsze jest to, że w momencie, kiedy nie przechwycimy mandatu niebios, wciąż pozostajemy hordą. Więc tak ładnie nam prezentuje się yuan. Roszczenia mamy do trochę jeszcze większej liczby terytoriów. Nasze misje jeszcze nie rosną, możemy otworzyć ikanat. I tutaj w sumie bym się tak zastanowił. Chętnie bym zagrał kiedyś tym ikanatem. Jego się z czegoś tworzy, czy coś? O, nawet taką misję mamy. Czyli w sumie mogłem stworzyć wcześniej yuan. Trudno. I zróbmy teraz cel tej kampanii, czyli otworzmy Mongol Empire. I zachowujemy yuan ideas, które są naprawdę przeepickie. Mongol Empire daje nam specjalną formę rządów, która jeszcze dodatkowo zwiększa nasz manpower, zwiększa liczbę jednostek, przyspiesza poruszanie i daje możliwość posiadania kawalerii to infantry ratio plus 50%. Więc to, co teraz bym robił, to najprawdopodobniej przez 5 lat reorganizowałbym totalnie moją armię już pod takim kątem właściwym. Bo szczerze mówiąc, nawet nieźle zarabia. Stolicę przeniosło mi do Beijingu, więc za chwilę mi spadł niecały ten income bardzo, ale za chwilę znowu bym ją z powrotem przeniósł do Persji i tutaj bym zbierał ten handel ponownie. Tu bym zrobił trade company i widzicie, mam dużo pieniędzy, dlatego że nie ulepszałem tego. Wiedziałem, że tutaj przeniosę i stracę wszystkie trade company. Nie robiłem tych ulepszeń tutaj. Ale teraz, kiedy znowu przeniosę stolicę do Persji, będę mógł zacząć robić od nowa tutaj trade company, a po 5 latach to mi nawet zacznie zarabiać, bo niestety teraz te prowincje powinny dostać pewien modyfikator, tak jak widzicie, na 5 lat nic tu nie zarobimy. I jednocześnie zrobiliśmy osiągnięcie Khan przed erą absolutyzmu, ale jak na moje, gdybym nie spieprzył 2-3 rzeczy, spokojnie mógłbym to zrobić 20 lat wcześniej, jak nie 30. Sporo też oczywiście zależy od sojuszy, jak się poustawiają, no i te 3 koalicje, które się zawiązały, masakra. Pięknie się to prezentuje. Dalsza ekspansja, jeżeli by was to interesowało, raczej byłaby w terytorium osmańskim, Mameluka oraz Indii równoczesnym. No tutaj już teraz nie muszę się spieszyć, żeby to gdzieś podbijać, jakieś konkretne prowincje, więc olałbym całą Europę, kraje katolickie, ale chciałbym sunnitów dokończyć, czyli podbój Indii i Osmana jak najbardziej wskazany. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak tworzę potężne hiszpańskie imperium kolonialne, polecam zobaczyć ten odcinek. Dodatkowo 1000 golda przed 1600 rokiem. Pokazuję co i jak.